Wieczór pełen wrażeń podarował melomanom maestro Antoni Witt, który poprowadził Orkiestrę Symfoniczną Filharmonii Opolskiej imienia Józefa Elsnera już po raz trzeci. W programie koncertu zatytułowanego Zaskakująca piosenka znalazła się m.in. słynna uwertura do opery Wilhelm Tell Gioachina Rossiniego, a także siódma symfonia D-moll Antonina Dworzaka. Uczta duchowa, przepięknie, przepięknie. Rewelacyjny, naprawdę. Po takiej długiej przerwie bardzo chętnie przyszłyśmy i wysłuchałyśmy koncertu pod takim kierownictwem, w takim zestawie muzycznym. Osobowość dyrygenta, to co jest w środku, jest przekazane przez gesty. I to jest niesamowite, jak orkiestra czyta właśnie z gestów, ale także z oczu, z twarzy, z mimiki. Wpływa, jak my także słuchacze odbieramy to co się dzieje i jak ta muzyka dochodzi przez nasze uszy do naszych umysłów i naszych emocji. Jeszcze przed koncertem odbyło się spotkanie promujące książkę Dyrygowanie, sprawa życia i śmierci. Antoni Witt w rozmowie z Agnieszką Malatyńską-Stankiewicz. Ze światowej sławy dyrygentem rozmawiała nasza redakcyjna koleżanka Małgorzata Ślusarczyk. Miło móc podpatrzeć człowieka z większym doświadczeniem zdecydowanie i też no po prostu nestora polskiej dyrygentury i co by nie powiedzieć legendę tego zawodu w Polsce. Z jednej strony to świetny muzyk, człowiek, który potrafi w znakomity sposób zmobilizować ludzi do wspięcia się na wyżyny swoich umiejętności. Z drugiej strony, co było widać po spotkaniu, znakomity gawędziarz i człowiek, którego ciężko jest zagadać. Radio Opole objęło koncert patronatem medialnym. Na naszej stronie internetowej zamieścimy także specjalny wywiad, jakiego maestro Antoni Witt udzielił Małgorzacie Ślusarczyk.